Bardzo witam serdecznie wszystkich przybyłych Państwa. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa i cieszę się, że zechcieliście obdarzyć nas dzisiaj swoją wizytą tutaj. Spotkanie zostało zorganizowane przeze mnie i przez kolegę Radosława Radwańskiego i dotyczy ono tak naprawdę tylko dwóch okręgów wyborczych, czyli okręgu numer 11, którego jestem reprezentantem i okręgu numer 12, którego reprezentantem jest pan Radek Radwański. Może przywitam na początku zaproszonych przez nas gości, a są nimi burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, pan Henryk Brzysz. Dzień dobry, witam pana. Pan Krzysztof Pipiński, zastępca burmistrza. Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Robert Buznowicz, pan komendant policji w Konstantynowie Łódzkim Tomasz Wójcicki, pan aspirant policji Adam Jacukowicz, witam, oraz komendant Straży Miejskiej pan Mirosław Załuga. Witam serdecznie media konstantynowskie, no i przechodzimy do rozpoczęcia. Pozwoliliśmy sobie Państwa zaprosić, żeby porozmawiać o Konstantynowie, ale nie czarujmy się, chcemy skupić się przecież na okręgach swoich, na tym, co w tych okręgach zostało zrobione, co jest jeszcze do zrobienia, jakie mamy wizje i plany przyszłościowe, co Państwa nurtuje, jakie macie dylematy, jakie macie pytania do przedstawicieli naszych władz. O tym wszystkim, mam nadzieję, dzisiaj sobie porozmawiamy. Może ja tak bardzo krótko odnośnie swojego okręgu. Więc przybliżę Państwu, dla tych oczywiście Państwa, którzy nie wiedzą, jakie ulice wchodzą w ten okręg 11. Jest to ulica, na której teraz się znajdujemy, czyli 8 marca. Ulica Plac Wolności. Ulica Sadowa, ale tylko do Daszyńskiego, cała Daszyńskiego, cała Kaczeńcowa, Kwiatowa i część ulicy Narutowicza. To są ulice mojego okręgu. W 2014 roku, kiedy podjęłam decyzję o kandydowaniu do kolejnej kadencji Rady Miejskiej, zapewniałam Państwa o tym, że postaram się zrobić jak najwięcej dla nas, a przede wszystkim dla niektórych ulic. I taką jedną z obietnic było położenie chodnika na ulicy Moniuszki po jednej, po drugiej stronie, przepraszam, Daszyńskiego, położenie nakładki na ulicy Kwiatowej. Nie wspominałam nic o Placu Wolności, bo wydawało mi się wówczas to abstrakcją, żeby ten Plac Wolności był odrestaurowany z normalnych powodów, czyli powodów finansowych. Okazuje się, że Plac Wolności dzięki pozyskaniu funduszy unijnych, prawie 900 tysięcy złotych pozyskaliśmy, udało nam się go odrestaurować. I bardzo się cieszę, bo jest to nie tylko zasługa radnych, tych, którzy chcieli ten plac upiększyć, ale wydaje mi się, że wszystkich, dlatego że on służy nie tylko mieszkańcom mojego okręgu, ale mieszkańcom całego Konstantynowa. Wkoło tego Placu Wolności zostały położone nakładki asfaltowe, bo tam rzeczywiście ten asfalt był mało atrakcyjny. Jeszcze marzy mi się, ale nie wiem, czy to będzie w najbliższych latach, przynajmniej w przyszłym roku zrealizowane, aby również dołożyć jeszcze chodniki. Ulica Kwiatowa. Ulica Kwiatowa, tak jak zapewniałam mieszkańców, udało się zrealizować i położyć nakładkę na tej ulicy w roku ubiegłym, także pomimo pewnych oporów i sprzeciwów niektórych radnych opozycyjnych, projekt został zrealizowany. Przejdźmy do ulicy Daszyńskiego. Otóż na ulicy Daszyńskiego w
tym roku na pewno, mam to już zapewnione, o ile dobrze się orientuję, w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa na wykonawstwo chodnika Daszyńskiego po stronie wschodniej, począwszy od Narutowicza do ulicy Sadowej. No i pozostaje chodnik po stronie wschodniej, który również był deklaracją moją. I bardzo mi zależy na tym, aby ten chodnik był zrobiony, chociażby z tego względu, że jest to jedna z najstarszych ulic tego miasta, chociażby dlatego, że jest bardzo mocno uczęszczana przez mieszkańców ulicy Kaczeńcowej, którzy kiwają głową, popierając mnie, choćby przez mieszkańców osiedla Sucharskiego, którzy pokonują chodnik no, i do kościoła, i do komunikacji miejskiej. Jest na pewno taka potrzeba. Po rozmowie z mieszkańcami uznałam, że będę robiła wszystko, aby pozyskać zgodę radnych, aby ten chodnik został położony. Mam nadzieję, że środki, o które, to znaczy występuję o zabezpieczenie środków w budżecie w przyszłym roku na to, aby chodnik po wschodniej części powstał. Mam nadzieję, że uzyskam taką aprobatę. Zachodniej, przepraszam, i że ta realizacja powstanie. To tak w bardzo telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o to, co zostało zrobione. Uważam, że wcale nie mało, bo w poprzedniej kadencji, proszę Państwa, udało mi się tylko położyć, zrobić chodnik na ulicy 8 Marca. Jest tylko jeden przedstawiciel tej ulicy, ale to chyba z tego względu, że cieszymy się z tego, co mamy. Bo chodnik był w katastrofalnym stanie. Wszyscy, sama jestem mieszkańcą tej ulicy, wszyscy chodziliśmy środkiem jezdni, co groziło, nie ukrywam, bezpieczeństwu pieszych. Także bardzo, bardzo się cieszę, że ta kadencja no, pozwoliła mi na realizację projektów, o których nawet nie marzyłam, a tu mam na myśli Plac Wolności i nakładkę koło tego placu. Oczywiście mamy plany, ale zanim do nich przejdziemy, to chciałabym przekazać mikrofon koledze, który również w telegraficznym skrócie przekaże Państwu informacje odnośnie swojego okręgu, a potem podyskutujemy. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozwód Mański, okręg nr 12. Co się udało zrobić? Udało się zrobić w moim okręgu chodnik w ulicy Moniuszki po jednej stronie, po stronie wschodniej. Planujemy zrobić chodnik w 2018 roku po stronie zachodniej również, bo jest potrzeba mieszkańców bardzo duża. Jest to jedna ze starszych ulic w mieście. Tutaj mieszkają osoby starsze, które mają problem z poruszaniem się. Jest to również ciąg, który prowadzi na staw, na cmentarz, czyli jest bardzo mocno uczęszczana ta ulica i ten chodnik. Planujemy jeszcze w tym roku zrobić oświetlenie ulicy Bema. Jeśli dobrze pamiętam, Panie Burmistrzu, będzie to realizacja za miesiąc, tak? W tym roku na pewno. Także w telegraficznym skrócie, co się dzieje w okręgach, plany na przyszłość. Myślę, że już żeby nie przedłużać, to ja oddam też głos Panu Burmistrzowi. Proszę bardzo. Taka kompetencja, że ja teraz? Tak, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otóż Państwo radni opowiedzieli tutaj o tym, co się zadziało w tych okręgach. Ja mówię kilka słów na temat tego, co się w ogóle w mieście zadziało, bo na pewno Państwa to interesuje. A są to tematy, które wykraczają poza okręgi wyborcze, bo służą wszystkim naszym mieszkańcom. Jak Państwo wiecie, od kilku lat, dzięki mądrej decyzji Rady naszego miasta, reformujemy naszą oświatę. W międzyczasie wiemy, że powstała nowa koncepcja rządu i podjęta ustawa nakazywała nam zmienić w ogóle system szkół, nie będę mówił na jakie, ale to było zadanie, które było dosyć logistycznie trudne, bo zadawaliśmy sobie
we wszystkich obszarach oświatowych, czy wystarczy nam środków finansowych. Zatem wcześniej podjęta decyzja o przeniesieniu szkoły numer 2 do budynku na Kilińskiego 75, to jest sprzed 2 lat decyzja, i w tym roku zakończyliśmy, to było w 2 etapach, zakończyliśmy adaptację, remont tego budynku do tego, aby szkoła podstawowa już w nowej strukturze, czyli klasy 1-8, mogła funkcjonować. Na miejscu szkoły podstawowej numer 2 na Lutomierskiej powstało 4-oddziałowe, 3. publiczne przedszkole. Roboty jeszcze są na końcówce, myślę, że do końca października uda nam się wykonać, ale jest to naprawdę bardzo pożyteczna inwestycja, bo oczekiwania są takie, abyśmy zapewnili wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsca, a obowiązek gmina ma taki, że 3, 4, 5 i 6-latki, jeżeli rodzic zgłosi wniosek, obowiązkowo muszą być przyjęte do przedszkola. Problemem, nad którym obecnie również pracujemy, to jest, proszę Państwa, utworzenie przynajmniej 2 oddziałów żłobkowych. Trwają dyskusje i takie logistyczne dyskusje, które mają umiejscowić te oddziały przy której szkole, czy w którym miejscu, tak bym ogólnie powiedział. I rozpatrujemy to, aby w przyszłym roku można było podjąć decyzję tak, a jeżeli, to jak finansowanie. Jest taka możliwość z pieniędzy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z odpowiedniego programu, abyśmy mogli tutaj dofinansować to zadanie i wzbogacilibyśmy się wtedy o dodatkowe grupy żłobkowe. Takie też również oczekiwanie jest ze strony rodziców dla dzieci poniżej 3 roku życia. Także ta oświata, proszę Państwa, była bardzo ważnym zadaniem, bo gdybyśmy jego nie podjęli, to mielibyśmy dzisiaj problem, żeby przeprowadzić reformę i abyśmy mogli zabezpieczyć wszystkim dzieciom pobyt i w szkołach, i w przedszkolu. Dodatkowo jeszcze zadania oświatowe, które już w tym momencie mogę powiedzieć, bo wczoraj zapadła decyzja o tym, że nasz wniosek w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zaakceptowany został pozytywnie i w przyszłym roku rozpoczniemy, to już mogę powiedzieć, myślę, że w połowie roku rozpoczniemy budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 2, czyli na ulicy Kilińskiego. Jako lewe skrzydło tego obiektu będzie wybudowana sala gimnastyczna. Obiecałem to rodziców, których namawiałem, aby podeszli w sposób bardzo konstruktywny i spokojny do przeniesienia szkoły numer 2 do budynku liceum. Wtedy zapewniałem, że podejmiemy również starania o pozyskanie środków i wybudowanie sali gimnastycznej. Gdy to zrobimy, proszę Państwa, to jeszcze w następnych latach, trudno mi powiedzieć kiedy, ale jeżeli wybudujemy jeszcze salę gimnastyczną przy szkole podstawowej numer 1, czyli ulica Łódzka, to będziemy, proszę Państwa, już mieli naszą oświatę zabezpieczoną na, w sensie obiektów zabezpieczoną będziemy mieli na wiele, wiele lat. Są to wszystko finansowolne, bardzo inwestycje, nie będę mówił kwot, ale wchodzą w miliony złotych. I można by sobie zadać pytania, tak jak ostatnio ktoś z mieszkańców naszego miasta, pani burmistrzu, dlaczego pan tak dużo inwestuje w oświatę? Ano dlatego, że jest to inwestycja bardzo pożyteczna, konieczna i państwo oczekujecie od samorządu, żebyśmy ten obszar działalności, czyli oświatę, widzieli jako priorytetową, a jeszcze do tego reforma systemu oświaty. Także, proszę Państwa, w dużym skrócie powiedziałem, jak koncentrujemy te nasze środki finansowe, te, które no, właśnie służą dla wszystkich naszych mieszkańców. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście Państwo odwiedzili przedszkole numer 2, bo jest naprawdę z prawdziwego zdarzenia, przedszkole numer 3 na Lutomierskiej, bo jest z prawdziwego zdarzenia, bardzo ładne, estetyczne, rodzice sobie bardzo chwalą, powtarzam to, co słyszę od rodziców. A sam osobiście jestem bardzo z tego zadania zadowolony. Przyszedł czas również, proszę Państwa, aby dyskusja od wielu lat na tym, jak zmienić nasze targowisko na ulicy Sucharskiego, aby ono zmieniło wygląd, aby zmieniło działanie w kontekście poprawy
jakości obsługi tych, którzy dokonują Wam transakcji. Wystąpiliśmy z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej poprzedziliśmy to dyskusją, jak ma wyglądać handel na targowisku. Wniosek został nasz pozytywnie zaopiniowany w pierwszym etapie, teraz jest dalej sprawdzany i myślę, że w przyszłym roku, o ile dane nam będzie realizować, a chyba tak, bo środków finansowych jest tyle, że wszystkie wnioski, które zostały złożone, obejmuje ta pula środków finansowych zabezpieczonych przez Urząd Marszałkowski. Więc jeżeli wniosek jest złożony dobrze, a taką mam właściwie nadzieję, a jestem pewien, że tak będzie, że ten wniosek jest dobrze zrobiony, to dane nam będzie w przyszłym roku podjąć to zadanie. Bardzo, bardzo takie przyjazne wszystkim, bo będzie część tych zadaszonych, będzie układ troszeczkę inny komunikacyjny, będzie przebicie jednokierunkowe ulicy wewnętrznej przy blokach na Suwarskiego od Usadowej do Narutowicza. Będzie woda, będą z prawdziwego zdarzenia, czyli bardzo estetyczne toalety, utwardzenie. Będzie fasada taka wejściowa, bardzo ładna w kontekście tego, co już widzimy tutaj na galerii, prawda? Takie wejście na targowisko. To jest program dwu- lub trzyletni, tego jeszcze w tym momencie nie wiemy, ale jeżeli dobrze będzie sytuacja finansowa w gminie wyglądała, to w ciągu dwóch lat może tę inwestycję wykonamy. Proszę Państwa, nie będę omawiał wszystkich spraw, wszystkich tematów, które wykonujemy drogowych, bo Państwo dzisiaj skoncentrowaliście się tylko na swoich okręgach, a tych zadań, jak Państwo widzicie, jest dużo więcej, chociażby nie wspomnę ten, o którym Pani Radna Elżbieta powiedziała, mianowicie remont i modernizacja Placu Wolności. Bardzo ładna kolejna przestrzeń publiczna, która służyć będzie nam wszystkim i dorosłym, i dzieciom, bo jest plac zabaw. Będziemy jeszcze dobudowywać niektóre urządzenia. W przyszłym roku powstanie siłownia dla osób dorosłych. W centrum tego placu, jak Państwo widzicie, jest taka przestrzeń wyłożona kostką po to, abyśmy mogli tam organizować małe imprezy, festyny miejskie, wystawy, czy spotykać się w różnych konwencjach podczas sezonu wiosna-lata. Może i również zagospodarujemy, będziemy mieli pomysł na zimę. Nowe oświetlenie, nowe ławki, trawa, która już dosyć dobrze się zakorzenia, bo chcemy doprowadzić do tego, aby można było chodzić po trawie, aby można było rozbić tam się z rodziną z kocem, czy przyjechać w większej grupie i spędzić mile czas przy różnych tonach muzyki, bo taki też mamy pomysł. Zauważyliście Państwo, że jedna część Placu Wolności została położona nowa nawierzchnia, to jest taka wspólna decyzja, bardzo szybka, z uwagi na uruchomienie linii 94, ten autobus, który przejeżdża, no, musi mieć dobrą nawierzchnię, zatem nowy układ w okolicach przystanku tramwajowego został zrobiony, również i przystanek. Wszystko po to, proszę Państwa, żeby poprawiać jakość komunikacji naszej w tym roku. Również będę proponował pewne rozwiązania dotyczące częstotliwości naszego tramwaju. Skoro mowa o komunikacji, od 1 września, proszę Państwa, rusza komunikacja tramwajowa na kierunku Łódź, Konstantynów, Lutomiersk. I może chyba wszystkie sprawy, może z dyskusji wynikną jeszcze tematy, które będziemy Państwu przybliżać. Pani Elu, oddaję Pani głos. Dziękuję Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, ja chciałabym, żebyście Państwo zadawali pytania zarówno nam, jak i naszym przedstawicielom, bo przecież tak naprawdę po to się dzisiaj spotkaliśmy. To jest zebranie robocze, na którym mamy sobie wyjaśnić wszelkiego rodzaju Państwa wątpliwości, Państwa oczekiwania i zachęcam do zadawania pytań. Mamy jeszcze dzisiaj przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. I również do tych osób prosiłabym ewentualnie o kierowanie pytań. Zatem zachęcam, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę, służymy pomocą. Czy są jakieś... Bardzo proszę.
Może poproszę Panią, przekażę tu mikrofon. Dzień dobry, ja jestem mieszkanką ulicy Daszyńskiej. I powiem, że bardzo mnie ucieszyła wiadomość, która pojawiła się, ja to przeczytałam na stronie Facebooka, że będzie dokonany właśnie remont chodnika i położona nowa powierzchnia. Okazało się jednak, że jest to informacja no tylko w połowie prawdziwa, a nawet powiedziałabym w ćwierci, bo tak naprawdę będzie położony chodnik na połowie jednej strony. Więc no, uważam, że jest to w pewnym stopniu przekłamanie, ponieważ cała połowa ulicy Daszyńskiego w tej chwili nie będzie ten chodnik wyremontowany. Natomiast muszę też powiedzieć, że niestety, ale bardzo mnie dziwi, że do tej pory ten chodnik jest właśnie w takim stanie, że do tej pory ta powierzchnia nie została po prostu nowa położona. Nie wiem, ile to było czasu temu, kilka lat temu, na ulicy Daszyńskiego była remontowana kanalizacja. I muszę powiedzieć, że niestety, ale podczas remontu kanalizacji, nie wiem jak to było na innych posesjach, ale akurat w przypadku mojej posesji zostały położone ogromne rury właśnie na chodniku i ten chodnik podczas tego remontu no, został straszliwie zniszczony. Ja udałam się do przedsiębiorstwa komunalnego, no po czym ktoś przyjechał, jakiś przedstawiciel, no i stwierdził, że no, w zasadzie nic się nie stało, to, że płyty są połamane, to, że jest mniej więcej 10-centymetrowa różnica w poziomach między płytami, no to w zasadzie no, to jest normalna rzecz przy tego typu pracach. Co jeszcze? Wspominał Pan Burmistrz o targowisku. No niestety na ulicy Daszyńskiego w sobotę no, powiem, że dzieją się dantejskie sceny, jeżeli chodzi o parkowanie i znów dewastację chodnika. Także naprawdę dziwi mnie, że w miejscach, które są o wiele mniej uczęszczane, powierzchnia chodników została już wymieniona bardzo dawno temu, natomiast tutaj w zasadzie no dalej nie mamy żadnego zapewnienia, że po obydwu stronach ten remont nastąpi. I dziwię się, że on jeszcze nie nastąpi. Dziękuję. Dziękuję. Ja może powiem tak. Tak jak powiedziałam na wstępie, chodnik po stronie wschodniej będzie wykonany. Prawda, Panie Burmistrzu? Tak. W tym roku. Lada moment wchodzi wykonawca. Jeżeli tylko mówimy może trzeba było umieścić właśnie tą informację taką dokładną. Tak, jest remont ulicy Daszyńskiego od ulicy Sadowej do ulicy Narutowicza po jednej stronie, a nie całe miasto w tej chwili wie, że na całej ulicy Daszyńskiego jest wymieniany chodnik. Więc żeby była jasność, na pewno chodnik w tym roku... Bo ja bardzo, że przerwam, ale ja właśnie w ten sposób tą informację zrozumiałam, skoro kładziony będzie chodnik na ulicy Daszyńskiego. Ja mieszkam na ulicy Daszyńskiego i ten chodnik nie będzie kładziony przed moją posesją. Dziękuję. Jeśli chodzi o chodnik po stronie zachodniej, po tej, po której Pani mieszka. Znaczy ze swojej strony powiem tak, ja będę robiła wszystko, żeby w przyszłym roku ta inwestycja została zrobiona i zrobiona na odcinku od ulicy Jana Pawła do ulicy Narutowicza, żeby... Czyli na całej długości. Czyli na całej długości. I tutaj również swoje słowa kieruję do zarówno do radnych obecnych, którzy słyszą problem, jak i panów burmistrzów, którzy no, też mają jakby tu pewnego rodzaju wpływ, bo jeżeli zostaną zabezpieczone środki w budżecie na rok przyszły,
na ten cel, na tę inwestycję, to ona się odbędzie. Pani poruszyła bardzo istotny problem, problem parkowania na chodniku i o tym już rozmawialiśmy z panem burmistrzem Pipińskim. Na razie trudno mi tutaj powiedzieć, jakie będą działania podjęte, ale one muszą być podjęte, bo jeżeli zostanie położona kostka zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, to nie po to, żeby samochody, które parkują w soboty, zniszczyły ten chodnik. No, także tutaj z panią... przedostać naprawdę w sobotę, to jest tragedia, wydostać się stąd. Zakaz tego Mariotego, nie rozwiązuje, nie, ja tam nie tutaj. Okej. Okay. Nie lubię, nie rozwiązuje chyba tego, no, sprawy. A po drugie tak, jestem też mieszkańcem tej ulicy Daszyńskiego i po stronie wschodniej, gdzie będzie robione tego. My w niektórych tam miejscach mamy wjazdy pochodzone. Pytam się, czy będziemy mogli dalej sobie tam wjeżdżać, parkować przed tym, jak ten chodnik będzie położony, bo mamy jakieś zgody, zezwolenia. Tutaj nawet przynieśliśmy od Urzędu Miasta, bo my żeśmy sobie w 97 roku nie wjechali tak, żeby sobie tam jechać. Tylko naprzód wystąpiliśmy z prośbą o wycięcie żywopłotu, później na zgodę, że możemy sobie tam parkować te samochody. No i tak jak pani mówi, sobota przychodzi, nie ma gdzie postawić samochodu, a u nas fajnie by było, jakbyśmy sobie mogli to zostawić te. Proszę bardzo. Komu to mam pokazać? Ja przekażę mikrofon panu burmistrzowi Pipińskiemu, który w tym temacie odpowie. My mamy akurat tutaj nasze koniec. Tutaj mamy coś takiego. To już mamy pytanie, czy możemy zostać w porządku. Zabierzemy, tak? No właśnie. Czy to zostanie nam odebrane, czy postawicie zakaz postoju zatrzymywania i Straż Miejska będzie przyjeżdżać i robić swoje? Przepraszam. Znaczy tak, żeby krótko odpowiedzieć. Te wjazdy do państwa miejsc postojowych, one są zachowane w projekcie. Będzie utwardzony przejazd taki, żeby nie ten chodnik nowo wybudowany, żeby się nie popsuł od przejazdu samochodu. Także zostaną uhonorowane wszystkie te miejsca. Tak? I podbudowa pod ten chodnik, zresztą no stąd wynika również koszt tego wybudowania tego chodnika większy niż się spodziewaliśmy na początku. Podbudowa jest taka, że parkowanie samochodu na tym chodniku nie powinno spowodować właśnie zagłębień i uszkodzenia tego nawierzchni. No a dlaczego tylko jedna strona jest kładziona? Bo to moda, Konstantynowi. Moluszki też tylko jedna strona. Ma pieniędzy nie moda. Ja nie wiem, że to moda. Te wjazdy zostaną zachowane, tak? Tak, wjazdy zostaną zachowane, panie burmistrzu, żeby była jasność. Dobra, jak nie to osobiście. A nie wiem, jak mieliśmy sygnały. Długo są wybory. Jak nie to długo wybory są. Ale mieliśmy sygnały. Mieliśmy od państwa sygnały. W trakcie, kiedy było to projektowane, gdzie projektant z panią radną był też w terenie i były sygnały od państwa, żeby to zachować. I to jest super. Na mój wniosek żywopłot, tutaj też była dyskusja tego żywopłotu, tej szerokości tego chodnika. Ja optowałam przy tym, żeby ten żywopłot został taki, jaki jest, żeby nie był, że tak powiem, podkaszany, zmniejszany. Bo ja zdaję sobie sprawę, że on, ten żywopłot jest, pełni rolę i zadanie takiego trochę muru oddzielającego i ten hałas pędzących samochodów, no i dający państwu wszystkim trochę intymności. Więc no cieszę się, że to jest wyjaśnione. Odpowiadając na pytanie, dlaczego ta jedna strona w tym roku, a nie obie, no muszę powiedzieć tak, potrzeby w mieście są ogromne i ja się cieszę w ogóle, że wreszcie to Daszyńskiego ruszyło. No ja wiem, bo wszyscy ci, którzy mieszkają po stronie wschodniej zadają mi dokładnie to same pytanie, dlaczego nasza strona, a nie ta druga. Obydwie powinny być zrobione po prostu. Ale mam nadzieję, że tu i dzisiaj teraz sobie wyjaśnimy i że pewnego rodzaju to nie będą obietnice bez pokrycia, że w przyszłym roku, tak jak powiedziałam,
postaram się, żeby przeforsować inwestycję chodnikową na ulicy Daszyńskiego po Państwa stronie. Czy... No ale czy wobec tego jest gwarancja, że te środki są zapewnione na... Czy jest gwarancja, że te środki są zabezpieczone? Budżet na razie jest konstruowany, jeszcze budżetu tak naprawdę nie ma i ja osobiście składam wniosek o zabezpieczenie środków. Także to ja mogę ze swojej strony zapewnić Panią. Przekażę mikrofon Panu, który... Ja też angażuję się w sprawie tego chodnika, tylko na ulicy Młodzież, druga strona. Ktoś ma zapewnienia od pana burmistrza, czy będzie na drugi rok działać, czy nie. Ja nie słyszałem burmistrza od radnego. A burmistrz może bez niej radny. I jeszcze druga strona, nie 14, to jest ważne na całe Konstantyno. I nic nie słyszałem pana burmistrza na ten temat. O szkołach tak, żłobka, przedszkolach tak, ale szkole o tej zachodniej ulicy, że 14, nic nie słychać. I jeszcze najważniejsza sprawa, na ulicy Moniuszki jeżdżę tam, jeżdżę non stop, to skrzyżowanie nadal jest fatalne. I to do pana komendanta. Robić coś z tym naprawdę. Tam jest dzień są tragedie, środki. Ale znaczy, mówimy o Kijskiego Moniuszki, czy? Na Moniuszki Kijskiego. Ale tam jeżdżę non stop, jeżdżę, to więc tam się dzieje. Tam jest tak. Niektórzy ludzie stoją, a mają pierwszeństwo, stoją. Oni mają pierwszeństwo, jadą. I ryzyko niesamowite. To jest tam zatrzymanie. Nie tak, to się zatrzymuje. Nie się nie zatrzymuje. Nikt. I to komenda po im dobrze. Nie pasuje, tak, dobrze. Znaczy radni miasta nie myślą jednak tak, powiem, coś jest nie tak i dalej. Jest tyle lat walczymy o to, nie to. Proszę Państwa, wracając do tego, co powiedział wczoraj Pan Wiesław, no nie było tylu środków w budżecie i to wszyscy wiemy na ulicy Moniuszki, żeby zrobić dwie strony, dlatego zrobiliśmy jedną stronę i w planach inwestycyjnych na 2018 rok jest pomysł, żeby w tej samej technologii, w tym samym zakresie zrobić również wschodnią stronę, zachodnią stronę ulicy Moniuszki, która została wschodnia zrobiona bardzo dobrze, również też była utwardzona, dlatego koszt chodnika był wysoki. Co do S14, to teraz oddam panu burmistrzowi głos. Skrzyżowanie Kielińskiego Moniuszki. Tak, no skrzyżowanie Kielińskiego Moniuszki generuje problemy. Tutaj apel do policji, żeby częściej się pojawiała, bo jeżdżą rzeczywiście kierowcy bardzo, bardzo szybko. I tutaj to było wielokrotnie zgłaszane, że jest tutaj problem na tym skrzyżowaniu, tym bardziej, że to skrzyżowanie jest tak po łuku i tam jest ciężko to... Nie wiem, co cyrki. Ciężko zobaczyć, tak, dokładnie, nadjeżdżający pojazd. To się zgadza. Ale można zrobić jedną stronę, całe z pierwszeństwem, drugą nie pierwszeństwem i całe, a nie takie rozgranie. Tę, tu, tak, pierwszeństwo, tu, tak i ludzie się gubią. Naprawdę się tylko tam już raz tak było, już raz tak było przecież. Panie Wiesławie, już raz tak było, że było pierwszeństwo i przecież widział pan, że ten płot, który stoi na rogu Moniuszki, utrudniał wyjazd z tego skrzyżowania, tak? I dlatego zostało tak oznaczone to skrzyżowanie, żeby generowało jak najmniej kłopotów. 5-6 razy dziennie, a może więcej wtedy przyjeżdżam, jest chorą. To trzeba naprawdę być... Ale to trzeba, no, tak, ale to tak. Skrzyżowanie jest oznaczone, znaki poziome pionowe są, tak? Moniuszki była od dawna była i nauczyli się ludzie z pierwszeństwa. I tak mogło zostać, a Kińskie zgodnie nie przeszło. No ale był pomysł, żeby to właśnie była obwodnica, która odciąży ruch w mieście. Pierwsze stoją, no ludzie, no to są cuda się dzieją na tym skrzyżowaniu. Znaczy ja to uważam, że po prostu kierowcy jeżdżą za szybko. I wolno niektórzy i lecie, jeżdżają i stają, i nie wiedzą co robić. No ale no to... Zrobić jedną stronę, albo pierwszeństwo, a nie drugą. I tylko to będzie spokój. Ja mam pytanie do pana komendanta. Narutowicze i Kaczeńcowa ma przejście dla pieszych. Tam jest duży ruch, piekarnia i dzieci do szkoły. Konia z rzędem temu, kto tam zwolni jadąc. Tam się nikt nie zatrzymuje. Dzieci stoją, nikt się nie zatrzymuje. Mało tego, to jest droga tranzytowa teraz.
już nie jadą przez rynek, tu się radza tylko ten. Mało tego, tam jest taka dziura na przejściu tam do Kniezinu. Tam nie da się przejść. I jak deszcz pada, to te dzieci, za czym dojdą do szkoły, są całe, łącznie z twarzą ochlapane. Dobra, jeszcze jedno. I jeszcze jedno pytanie do pana burmistrza. Gmina sprzedała działki po zachodniej stronie Kaczeńcowej. Za nami tam. Za nami tam, w tą stronę. Cztery działki czy coś takiego, nieważne. W czasie chcący się tam zacząć budować, nawieźli ogromnych rozmiarów głazy na ulicę sobie dojazdową. Podnieśli teren, naturalny spad do rzeki i zalali nam pół działek. Nam zalewają zachodniej. W tej chwili. Jesteśmy zalani. Zalewani jesteśmy. A my tam mieszkamy ponad 40 lat. A my tam 40, czy tam ktoś w ogóle był? Oni tak sobie podnieśli teren swój na działkach w tej chwili i tą drogę dojazdową, że my jesteśmy zalani. Pół działki jest zalane w czasie ulewy. Pytaliśmy się ich, ale no niestety, no oni są ważniejsi, bo oni mają pieniądze w tej chwili. To są nowe ich domy piękne, pobudowane. Zakłócili po prostu cień wody. I powiedzieli, żebyśmy się złożyli my. No. I żebyśmy zrobili drenację tam na jezdni. Żebyśmy im deszczówkę, żebyśmy my im założyli. Tak. My. Do rzeki. Tak. A nie wiem, czy tam w ogóle ktoś był. Tam naprawdę są takie głazy, tak, że był mur cały burzony. Kto tam teraz? Że no jesteśmy zalewani. Gaz będą kopać. Tam nikt nie chce gazu kopać, bo nie ma jak kopać tego gazu, bo trzeba te głazy wyciągnąć. To gaz to nie wchodzi. I to tyle. Nie wiem, czy tam w ogóle ktoś był. Nikt nie był. Ja wiem, że nikt nie, gminy nie był. Ja chciałbym, żeby pan Komenda zabrał głos, bo padło pytanie skrzyżowanie Maniusza i Pińskiego, nie zostało, nie było odpowiedzi. Proszę państwa, w zakresie skrzyżowania Pińskiego Moniuszki historię znam od samego początku, ponieważ wcześniej byłem kierownikiem ogniwa patrolowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Pabianicach i brałem również udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach, które jest organem nadzorczym w zakresie ruchu na drogach będących zarówno powiatowymi, jak i gminnymi na terenie całego powiatu. Proszę państwa, droga ulica Gilińskiego została wybudowana z myślą, aby być obwodnicą miasta Konstantynowa i taki był przewodni cel jej powstania i w ten sposób, z tego co jest mi wiadomo, pod tym tytułem zostały uzyskane na jej budowę środki finansowe. Ja osobiście od samego początku byłem zwolennikiem tego, aby układ ruchu był taki, jak jest w chwili obecnej, czyli że ulica Kilińskiego nie ma pierwszeństwa przed ulicą Moniuszki, tylko żeby zachowała ulica Moniuszki swoje pierwszeństwo w stosunku do Kilińskiego, tak jak było to przez wiele lat, gdy, jak wiemy, ulica Kilińskiego na tym odcinku nie istniała i takie skrzyżowanie tak naprawdę nie istniało, było tylko przejście dla pieszych. Mieszkańcy, którzy mieszkają, wiedzą o tym, że tak było. Odnosi zarzutu tego, że kierujący stają, mimo że mają pierwszeństwo, nie wiedzą co zrobić, to niestety ja ich nie uczę jeździć i to jak potrafią jeździć nie leży w mojej gestii. Jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości na ulicy Kilińskiego, nie dalej jak dwa tygodnie temu byli u mnie osobiście mieszkańcy ulicy Kilińskiego. Skierowałem pismo do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Pabianicach, który skierował swoje patrole, z tego co wiem, nawet mam tutaj potwierdzenie od pana przewodniczącego. Patrole są, ponieważ został zauważony problem, że na odcinku ulicy Kilińskiego pomiędzy ulicą Łaską a ulicą Moniuszki progi zwalniające omijane są po parkingu. Przez to kierujący nie zwalniają. Również z panem burmistrzem na ostatnim spotkaniu cotygodniowym, które odbywamy, omawialiśmy ten problem i postanowiliśmy zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Co do samego skrzyżowania, proszę pamiętać o tym, że powstało ono w miejscu, gdzie tak naprawdę było ograniczone bardzo miejsce. Bo posesje prywatne, które graniczą z tym skrzyżowaniem, wielkość chodników, które są w obrębie tego skrzyżowania, dajemy sobie do zrozumienia, że zostało to zrobione w bardzo ograniczonym miejscu i myślę, że w chwili obecnej ta organizacja ruchu, która jest zachowana, jest dla tego skrzyżowania najbardziej właściwa. Tym bardziej musimy wziąć pod uwagę, że pod budynek basenu podjeżdżają pojazdy typu autobusy z dziećmi i ten układ drogi gwarantuje również ich bezpieczeństwo. Jeżeli państwo sobie życzą, oczywiście ja ponowię pismo do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Pabianicach, aby objął skrzyżowanie bezpośrednim nadzorem. Chciałbym również uświadomić państwu, że taki nadzór będzie dotyczył wszystkich, zarówno i państwa i innych, żeby później na następnym spotkaniu nie był zarzut do mnie, że ja poprosiłem kolegów z ruchu drogowego, aby zareagowali na pana apel,
a siedzący tutaj mieszkańcy ulicy Moniuszki otrzymali po 3, 4 czy 5 mandatów. Nie twierdzę wcale, że tak będzie. Tylko uprzedzam, ponieważ biorę w takim spotkaniu nie po raz pierwszy udział i wiem, jakie są później efekty. Tutaj jeden z najlepszych przykładów jest fakt, jak zostałem zaproszony do jednej ze szkół na terenie powiatu Wabianickiego, gdzie pani dyrektor razem z rodzicami bardzo mocno prosili o to, aby ustawić fotoradar, wówczas gdy policja go jeszcze posiadała. Oczywiście przystałem na ten apel, ustawiliśmy radar i w ciągu 2 dni na 200 zdjęć ponad 150 było rodziców i nauczycieli. Także ja, proszę Państwa, zawsze powtarzam i proponuję zacząć od samego siebie. Państwo są mieszkańcami. Najlepszym sposobem mieszkańca mieszkającego na danej ulicy jest, jeżeli sam przestrzega przepisów, to też powoduje zwolnienie ruchu innych mieszkańców. Ja nie mówię, że nie ma problemu, dostrzegamy problemy. Tak samo jak możemy powiedzieć, że na ulicy Narutowicza przy ulicy Kaczyńcowej jest problem. Tak samo na każdym innym spotkaniu każdy z obecnych tutaj wskaże okolicy swojej posesji, że jest problem. Tylko tak naprawdę proszę nie zapominać o tym, że większość z Państwa jest kierującymi i najpierw zrobić rachunek sumienia, czy w innych miejscach też przestrzegamy tych zasad. Sam osobiście podróżując do pracy lub po mieście bardzo często widzę, jak sami piesi, którzy nie kierują pojazdami, potrafią sobie stanąć przy przejściu dla pieszych i prowadzić dyskusję. Gdy ja zwalniam, żeby im ustąpić pierwszeństwo z myślą o tym, że chcą przejść przez to przejście, okazuje się, że nie, oni jeszcze nie machają, oni sobie chcą pogadać. Także, proszę Państwa, oczywiście dostrzegamy problemy, będziemy starali się je weryfikować, analizować. Stanowisko swoje przedstawiłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, proszę Państwa, że jeżeli dołożymy do tego jeszcze oświetlenie, tylko skrzyżowane, mówię, Moniuszki Kielińskiego, bo trzeba je doświetlić. Kiedy jest dzień, to zdarzenia, które tam mają miejsca, wynikają z naszych błędów, mówię ogólnie, z nonszalancji, nieposzanowania przepisów ruchu drogowego. Myślę, że znajdziemy jeszcze sposób na to, żeby wszyscy przejeżdżali przez gardy i doświetlimy to skrzyżowanie, zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało. Oczywiście na wysokości Bema, jeżeli pan komendant przyczyni się do tego, że stanie tam coraz częściej niż do tej pory, radiowóz policyjny będzie karał, i to będzie częste zjawisko, to myślę, że się tutaj wszyscy nauczymy, jak bezpiecznie przejeżdżać przez skrzyżowanie Moniuszki Kielińskiego. Chcę odpowiedzieć na pani pytanie, ponieważ no, chciałoby się powiedzieć, że najlepiej byłoby, gdyby była od razu robiona i droga, i chodniki, prawda? Ale czasami jest to trudne. Wtedy, kiedy pani mówiła, że była kanalizacja robiona, to był zupełnie inny program. Wykonanie chodników nie wchodziło w grę, tylko kanalizacja. Szkoda, no ale pani... tak czy inaczej, wtedy ten remont kanalizacji bardzo przyczynił się do zniszczenia. Pani, bo ja nie wiedziałem o do tym. Do zniszczenia. Nie wiedziałem o tym. I mówię, ja byłam w przedsiębiorstwie komunalnym i nawet ktoś przyszedł z tego przedsiębiorstwa i tyle tylko, że przyszedł i na tym się skończyła rola. Dobrze. Zatem dopóki nie będzie, nie tylko nie będzie tego użytkowanie remontu, przeze mnie się przyczyniło, tak? Ale ja, przedsiębiorstwo komunalne. Ja tego nie mówię. No, szkoda, że tak się stało, że ta sprawa nie miała ciągłości, bo naprawienie po budowie to była sprawa, która należało się wykonać i nie byłoby w ogóle tematu. Natomiast dlaczego po jednej stronie, w przyszłym roku po drugiej, czy tak połówkowo to robimy? Otóż ja wspomniałem, proszę Państwa, o pewnych zadaniach, które również są bardzo finansochłonne. Pomyślmy w kontekście dzisiejszego spotkania. Państwa interesuje najbliższa nieruchomość, ulica, chodnik. Ja to rozumiem. Ale pomyślmy również o tym, co robimy wspólnie dla miasta, dla wszystkich naszych obywateli, bo to naprawdę są finansochłonne inwestycje. Na drogownictwo w tym roku przeznaczyliśmy chodniki i drogi 1,5 miliona złotych. To jest dosyć duża kwota. Oczywiście za mała, żeby zabezpieczyć braki chodników w całym mieście. Nie chcę wymieniać, bo Państwo wiecie, że to jest temat, który można by długo kontynuować. Zatem chciałbym powiedzieć z punktu widzenia budżetowego, no, na tyle nas stać, na tyle robimy. Tutaj są pewne, ta druga strona jest ujęta w planie na przyszły rok. Proszę Pani, tworzymy budżet dopiero przyszłego roku. A kiedy będzie wiadomo, że będzie ujęta? 15 listopada. Już wtedy wszystko będzie wiadomo. Ja znam zapotrzebowanie wszystkich radnych, którzy zabiegają o wykonanie różnych odcinków ulic czy chodników i będziemy starali się w miarę możliwości budżetowych
zaproponować Państwu rozwiązanie. Tak, tylko jeszcze chciałam tutaj zwrócić uwagę, że akurat właśnie ulica Daszyńskiego to jest ulica, która łączy się z całą infrastrukturą, z przedszkolem, ze szkołą, z kościołem. Ona prowadzi wszędzie i naprawdę dziwi mnie, że na ten remont chodnika do tej pory zabrakło środków, a są miejsca, nie będę tutaj wymieniać, gdzie jest ten chodnik o wiele mniej uczęszczany. Bez porównania. Ma Pani prawo oceniać ze swojego punktu widzenia, ale podejdźmy może troszeczkę inaczej. Skoro już będzie wykonany w tym roku chodnik po stronie Daszyńskiego Wschodnia, jest zapowiedź Pani Radnej, że powalczy o zachodnią część, to chyba należy wykazać dozę optymizmu, że Państwa problemy już się niebawem skończą. I tak bym do tego podszedł, bo budżet nie jest z gumy, droga Pani. Mógłbym wymieniać wiele ulic, w których nie ma jeszcze chodników, albo ma jeszcze gorsze niż ten, o którym Pani mówi. Wiem, że nie powinno tak być, ale budżet niestety składa się z pewnych kwot, które niestety muszą się zamknąć po stronie dochodów i wydatków. Państwo, którzy śledzą budżet, tutaj siedzi Pan Radny, na końcu Pan Radny Michał Paśnicki, bardzo śledzi wykonanie. Często jestem na sesjach pytany, jakie jest zadłużenie miasta, prawda? Że to jest bardzo duże zadłużenie, że jak można do tego dopuścić? Już nie, proszę Państwa, zadłużenie jest kontrolowane i wiem, co zaproponować Państwu Radnym pod inwestycje na tyle, aby budżet był dopięty w kontekście przepisów finansowych. Państwo wiecie, że w budżetach domowych wiecie, ile możecie wydać w danym roku, ile zaciągnąć kredytu, żeby to wszystko powiązać, aby nie było konsternacji z punktu widzenia przekroczenia jakichś wydatków, wpadnięcie w jakichś długów kredytowych i tak dalej, i tak dalej. To samo robię ja w mieście, nic innego. Zatem w sportowym języku mówiąc, musimy liczyć siły na zamiary. 15 listopada będzie budżet, na pewno będzie można już wtedy spojrzeć, jak on wygląda w kontekście Państwa oczekiwań. S14, Pan zadał pytanie, coś słychać z S14. Nie będę całej historii opowiadał, bo to jest zbyt długo, ale wybudowanie tej drogi szybkiego ruchu dla naszego miasta jest bardzo ważne i kluczowe. Obecnie rozstrzygany jest przetarg w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w oddziale łódzkim. Wczoraj dowiedzieliśmy się, o kolejny miesiąc nastąpi przedłużenie i do końca bodajże listopada, miało być otwarcie 6 listopada, o miesiąc zostało przedłużone otwarcie ofert dla firmy, która będzie przeprojektowywać i wykonywać ten odcinek 28 km S14 od wybudowanego S14 bis odcinka z Pabianic do Emilii przy skrzyżowaniu z autostradą A2. Śledzimy, proszę Państwa, ten proces. Bardzo musimy zabiegać o to, aby ten układ, który został wcześniej zaprojektowany, był w nowym wydaniu projektowym utrzymany, czyli aby wyłączenie ulicy Spółdzielczej nastąpiło na wysokości Jesięcina, bo tam jest węzeł i wjazdu, i zjazdu z naszego miasta do S14, a następnie do A2. Drugi węzeł, jak Państwo wiecie, ja Panu przeszkodzę, bo powiem szczerze, nie rozumiem, dlaczego Konstantynowi są potrzebne dwa wjazdy na S14. Bo jeden, z tego co wiem, będzie od strony oczyszczalni, tak? Dobrze mówię. I na co tak naprawdę jest potrzebny nam ten drugi, z drugiej strony miasta? To nie jest Konstantynów. To nie jest Konstantynów, ale powiem szczerze, że tak naprawdę większość mieszkańców i tak ma bliżej do oczyszczalni niż na tamtą stronę miasta. Dlaczego my tak usilnie zabiegamy o tą inwestycję i chcemy w to inwestować, wydawać pieniądze, które tak naprawdę Pan chce oszczędzać niby? Pytanie jest bardzo... Wydaliśmy już na Spółdzielczą, prawda? Pytanie jest bardzo podchwytliwe, ale ja znam podtekst tego pytania. Już Pan odpowiada. Państwo wiecie o tym, że od 2007 roku staramy się w planach przestrzennego zagospodarowania utworzyć tereny inwestycyjne przy S14. I gdziekolwiek na świecie spojrzymy przy drogach szybkiego ruchu, takie działania następują. I wtedy podjęliśmy decyzję o tym, aby wystąpić z wnioskiem, uzbroić tereny, przekształcić je pod tereny przemysłowe. I o, to się zadziało, proszę Państwa. Ponad 50 milionów złotych pieniędzy unijnych i naszych na uzbrojenie terenów
inwestycyjnych, a inwestycje te mają służyć po to, żeby zaproponować je firmom, które zatrzymają swoją produkcję czy działalność w naszej gminie. To jest działanie, proszę Państwa, wielokrotnie przez niektórych, no tak sobie krytykowane, po co nam przemysł, prawda, i tak dalej, rozjeżdżą nas ciężarówki. To nie jest tak, proszę Państwa. Miasto, które przemysłem stoi, to się dynamicznie rozwija, bo podatki, które z tych firm wpłyną do gminy, to są niebagatelne kwoty, proszę Państwa. A chcąc się dalej rozwijać, budować chodniki, drogi, to trzeba mieć pieniądze. Można być marzycielem samorządowym i tylko nim pozostać. Trzeba mądrze działać, żeby kasa miejska była zasobna w środki finansowe. A poza tym firmy to nie tylko podatki do gminy, to również i zatrudnienie, to również i przyjazne spojrzenie przedsiębiorców na wszystkie instytucje społeczne, szkoły, przedszkola, które funkcjonują. Ci przedsiębiorcy na pewno mają dobre serce, bo już to prezentują i współuczestniczą w życiu naszego miasta. Tak to postrzegam, proszę Państwa, i tak namawiałem kolejne rady, żeby mnie wysłuchały i przyznam się szczerze, że jestem z tego zadowolony i dumny, że mamy tereny przemysłowe, że możemy zaoferować przedsiębiorcom, że możemy myśleć perspektywicznie o rozwoju naszego miasta. To odpowiadając Panu na pytanie, dlaczego walczymy o ten węzeł. W tym węźle będzie, proszę Pana, włączenie, proszę Państwa, włączenie części naszego miasta, jak i również i terenów strefowych, które utworzyliśmy na terenie naszego miasta. Ja wielokrotnie rozmawiałem z szefami firm, którzy zastanawiali się, gdzie mają swoje firmy zainstalować. Mówiłem, zróbcie to u nas. A dlaczego? Dlatego, że mamy przyjazne wysokości podatków, dlatego, że mamy pomysł na to, żeby S14 był, pomysł oczywiście rządowy, że będzie szybkie włączenie do układu S8, A2, a wszyscy, którzy czynią produkcję, chcą szybko przywieźć swoje produkty czy półprodukty i wywieźć do Europy, całej Polski czy nawet na świat. Dlatego ten węzeł jest potrzebny, proszę Państwa. Poza tym będziemy również i my z niego korzystać, żeby w kierunku północnym szybko wydostać się na S14 do A2, a później już cała Polska i Europa jest nasza. Takiego skrótu tutaj użyłem. Tak postrzegam, proszę Państwa, rozwój naszej gminy, jeżeli chodzi o drogę szybkiego ruchu S14. Również i droga szybkiego ruchu S14 wyprowadzi ten transport tirowy, chociaż obecnie nie jest najgorsza sytuacja, wyprowadzi z miasta, który jeszcze nie jest docelowym wjazdem, bo docelowym nie można zabronić. Ale ci, którzy jeszcze przejeżdżają z kierunku północ-południe, tak jak doświadczenia wszystkich inwestycji drogowych mówią, na pewno wjadą na S14 i przejadą obok naszego miasta, a my staniemy się bardziej bezpieczni, bardziej mniej zanieczyszczeni, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, bo pyły, spaliny, mniejszy hałas. I to odczytuję, proszę Państwa, w rozmowach z mieszkańcami osiedla, bo SG ulica Zwierska to osiedle po jednej i po drugiej stronie. Ci ludzie też chcą mieszkać w jakichś godnych warunkach, a nie tir za tirem, jak było 2 lata temu, pamiętacie, kiedy był zamknięty odcinek wjazdu do Łodzi, to wtedy przeżyliśmy tutaj gehennę, bo tir za tirem. To da nam jeszcze S14 i szybkie włączenie węźle w Jesięcinie naszego układu drogowego. Teraz tak, Kaczeńcowa zalewanie. Droga Pani, drodzy Państwo, to była transakcja, to nie były tereny miejskie, to pierwsze. Właściciel podjął decyzję o podziale wydzielenia drogi wewnętrznej i sprzedaży tych działek. I powiem szczerze, że ja tu pytałem Krzysztofa, mojego zastępcę, czy słyszymy coś na ten temat, że zostały zachwiane warunki wodne. To jest bardzo ważna sprawa. I zgłaszajcie Państwo ten temat nie tylko do nas, ale również do nadzoru budowlanego. Bo taka jest kolej rzeczy, my nie jesteśmy właścicielami, ale Wam pomożemy w tym, bo nie można sobie dowolnie wywyższać teren, a jeżeli, to trzeba mieć na to odpowiednie dokumenty. Stąd też przyjmujemy ten temat dzisiaj jako zgłoszenie i będziemy Państwu próbowali ten temat załatwić. Szkoda, że od razu nie przyszliście, bo ja pierwszy raz słyszę o tym, że no ja nie chodzę w niektóre tereny. Gadać to każdy gada na ulicy, ale żeby oficjalnie przyjść, to nie ma ludzi.
nie ma chęci. Ale jestem normalnym człowiekiem, Państwo mnie znacie. No. Tutaj się urodziłem, więc nie ma żadnych przeszkód, żeby przyjść i powiedzieć, co was męczyć, czy... Było w porządku i kłopot się zrobił. Narobili nam kłopotu. 33 lata tam mieszkamy. Woda schodziła elegancko, a bodziałki idą ze spadem naturalnym. Zapraszam pana, żeby pan może za 2 tygodnie, proszę przyjść we wtorek do nas. Do urzędu jest dzień przyjęć, my rozpoznamy w tym czasie temat i porozmawiamy bardziej. No, ja mogę to wyrysować nawet. Bardzo proszę. Ja chciałam jeszcze spytać rzecz jedną. Mówimy tu o drogach, ulicach, pan mówi, że mamy miasto. Ja jestem ciekawa, proszę mi powiedzieć, niech mi pan powie, dawna Konstilana i ten teren, gdzie była ciepłownia, tam strach się bać. Czyja to jest własność? Czy to jest własność naszego miasta? Tam jest strasznie. Tam są budynki, braki, rowy z wodą. Tam jest, jak powiadam, ja nie wiem, czy państwo tam chodzicie, ale tam jest strach się bać. A bać się po prostu tej kanalizacji, ja nie wiem, jak to nazwać, co tam jest. Ale pani mówi o terenie już za siatką, za ogrodzeniem. Tak, tam nie ma ogrodzenia. Spuścizna po Konstilanie, bo naszym największym zakładzie wełnianym, to już są prywatni właściciele. Tam gmina nie jest właścicielem ani jednej działki. Biliński, nie chcę wymieniać firm, które tam się, żeby nie pomylić się, ale to już jest wszystko wartość prywatna. Ja myślę, że tak, pan Biliński to bardzo poważny zakład, duża firma farbiarska i on tam chyba u siebie, bo byłem tam 2-3 razy i tam ma u siebie taki należny porządek, jak przystało na właściciela. Pozostałe tereny i komin w stronę rzeki, tam również są właściciele, możemy ich poprosić. A na czym poprosić o spotkanie i omówienie tych tematów? A na czym polega to niebezpieczeństwo, o którym tam pani mówi? Tam są jakieś kanały. Ja a tam jeżdżę tam sobie rowerkę. Skoro teren jest ogrodzony? Nie ma ogrodzenia. Nie ma ogrodzenia. Tam nie ma ogrodzenia, tam jest samowolka. Że tam dziki było zachód. Ogrodzenie. Tam jest dziki panie zachód. Burmistrzu, powiem tak, mam okna naprzeciw, gdzie codziennie siedzę w pracy i widzę, co się dzieje. I niejednokrotnie informowałem Pańską Straż Miejską o tym, że się schodzą tam ćpuny, palą tam ogniska, nazywajmy rzeczy po imieniu. I efektów nie ma pracy Straży Miejskiej. Jeżeli jesteśmy już przy Straży Miejskiej, nie wiem, może 15 razy również zgłaszałem, mamy truciciela w mieście w postaci jednej farbiarni na Browarnej, która notorycznie kopci, gdzie wszyscy mieszkańcy o tym Konstantynowa mówią. Ale ja już też słyszę, że Straż Miejska nie będzie nachodzić tej firmy. Ale u mnie panowie byli w zeszłym roku. Zajrzeli do komórki, czym parę. No, właśnie. To mamy wydarzenie. Tak? Czym pani pali? Węglem. Straż Miejska u mnie była. Ale jak mówię, tam strach się bać. Proszę państwa, jeśli chodzi o kontrolę, tutaj ja pana, nie mam ja nie wiem, pana Bartosika chyba, tak? Bartoszek, on się nazywa Andrzej. Byliśmy tam 3 razy. Ten pan pali ekogroszkiem i ma wszystkie dokumenty pozwalające mu na wybudowanie takiego komina i wypalanie właśnie ekogroszkiem. I ma to wszystko, także my żeśmy zrobili ze swojej strony, tak jak pan powiedział, żeśmy nic nie zrobili, to jest nieprawdą. Mamy na to protokoły, że podczas kontroli żeśmy wypisywali takie protokoły, tak jak chodzimy tutaj po domach prywatnych i kontrolujemy, jeśli chodzi o spalanie w piecach. Tak samo tam żeśmy 3 razy dokonali takiej kontroli i te protokoły mamy. Także proszę państwa, ten pan pali węglem i robi wszystko zgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo. Ja mam taką właśnie w związku z tymi paleniami w piecach do pana burmistrza to pytanie. To jest tak, miejskie idzie akurat ciepło miejskie i przez ulicę Kilińskiego. Jakby tak mieszkańcy, czy mogą się przyłączyć, na przykład mieszkańcy ulicy Moniuszki do tego węzła, żeby nie palić w tych piecach. Ludzie na pewno by dużo na tym zyskali, chcieliby to. Jak to technicznie zrobić? Już odpowiadam na pytanie. Chcę panią uspokoić. Skoro tam jest taki nieporządek, zagrożenie, ja myślałem, że ten teren jest ogrodzony, to poprosimy właściciela czy właścicieli na spotkanie i omówimy ten temat w kontekście zabezpieczenia
tych niebezpiecznych miejsc, o których pani mówi. Może pani, oczywiście to jest prywatne, ale możemy zwrócić uwagę, jako burmistrz mam prawo zadbać o to, aby bezpieczeństwo czy porządek na danej działce był, czy rzucane śmieci i tak dalej. Także zapewniam panią, że takie spotkanie zrobimy. Zapraszam również we wtorek, żeby się dowiedzieć, jak sprawa dalej wygląda. Teraz tak, pan powiedział o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Powiem tak, w 2016 roku, państwo o tym wiecie, bo ten stan już trwa, zostaliśmy połączeni z systemem łódzkim wytwarzania ciepła systemowego, tak to się nazywa ten proces. Nasza produkcja ciepła z naszej ciepłowni została wygaszona, stanowi to zimną rezerwę. W wyniku tych działań i nie tylko cena została zmniejszona do 74 zł za gigajoule. Pracujemy teraz, proszę państwa, służby przedsiębiorstwa komunalnego, ponieważ oni mają umowę z Veolią na dostarczanie tego ciepła i jeszcze rozprowadzanie tego ciepła przez nasze systemy rozprowadzania do blokowiska, bo o to głównie chodzi. Ale pracujemy również nad tym, aby można było zaproponować odbiorcom indywidualne ciepło z sieci, która do nas dochodzi. Pamiętajmy, proszę państwa, że ciepło z sieci, to gdybyśmy tak na końcówce tą cenę zmierzyli, to ta cena jest ludzka, 53 zł, 56 zł za gigajoule. U nas jest, jeszcze jest 74. Dążymy do tego, żeby w naszym mieście była jedna cena, ale cena łódzka również, czyli 56 zł za gigajoule. Państwo wtedy przeliczycie, bo powiemy wam, jak to robić, czy opłaca się inwestować i rozwijać własny system grzewczy, czy podłączyć się do łódzkiego na naszym terenie systemu ciepłowniczego. Bo ile ja wiem, to będą takie sygnały od państwa, że chcecie się podłączyć. Wówczas operator sieci, którym jest Veolia, będzie reagował na takie zadania. Czasami trzeba będzie połączyć niektóre zadania, bo trudno, żeby do głównej magistrali było kilkadziesiąt od gałęzi, bo na to się na pewno wykonawca nie zgodzi, ale pracuje na tym, aby skupić pewną grupę, tak jak na przykład ulicę Moniuszki, gdyby chciała Moniuszki być podłączona. To jest to jedna odgałęzienia, a później tylko przyłącza już. I to, proszę państwa, dajcie, proszę, czy dajcie. Pracujemy nad tym i jak najszybciej, jak tylko będę wiedział, to poinformuję o tym Radę Miejską, bo też jestem o to pytany i będziemy dążyć, proszę państwa, do tego, to co obiecałem kiedyś przed laty, kiedy państwo mnie pytaliście w poprzedniej kadencji, że ciepło jest drogie, trzeba coś z tym zrobić. No już z 94 jest na 74 i teraz dalsze działania, żeby jeszcze obniżyć ciepło. To mogę państwa zapewnić. Staram się, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Proszę. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja mam trzy pytania. Pierwsze takie w nawiązaniu do wypowiedzi przed chwilą. Od kiedy Veolia jest operatorem sieci ciepłowniczej u nas? Od 2016 roku. Okej. Okay. Dostarcza ciepło i wtedy została podpisana właściwa umowa. Ale sieć jest naszą własnością. Sieć jest naszą własnością, tak. Nasza gmina, tak? Tak, okay. Gmina. Drugie pytanie. W dniu dzisiejszym Sieradz, chociażby koło Lądek-Zdrój podpisały umowy dotyczące odbiorców geotermalnych na ponad 107 milionów złotych. Pamiętam, że były plany w Konstantynowie geotermii, odwiertów próbnych na terenie komunalki. Jak to teraz aktualnie wygląda? Bo słyszymy od 3-4 miesięcy, że burmistrz cały czas rozważa dzierżawę ciepłociągów. Dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia była audycja, gdzie było powiedziane, że odwiert geotermalny, podpisanie umowy może być tylko w chwili, gdy miasto, gmina jest właścicielem sieci ciepłowniczej. To jest drugie pytanie. Jak wygląda sytuacja tej geotermii w Konstantynowie? Teraz pytanie do wiceburmistrza Pieplińskiego. Półtora roku temu, może rok temu, obiecał pan wybudowanie w Konstantynowie punktu selektywnego zbiórki odpadów. Nawet wskazywał, bo jeśli dobrze pamiętam, pan miejsce gdzieś nad Stawami, tam z tyłu. Jak ta sytuacja wygląda, co się z tym zrobiło, czy ktoś tam łopatę wbił? No i trzecie pytanie, czy już czwarte. Słyszymy zapowiedzi. Będę walczył o chodniki, będę walczyła o chodniki. Nie ma tego w budżecie. Jak aktualnie wygląda sytuacja finansowa naszej gminy?
jak my sobie radzimy z zadłużeniem, jak ono jest obsługiwane, ile ono wynosi. Dziękuję. Zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy około chyba 24 milionów złotych. W tym roku spłacamy 1 400 000. Właściwie już uruchomiliśmy transze, zostało zmniejszone. W przyszłym roku, mogę Państwu powiedzieć, bo to jest cały harmonogram spłat, będziemy spłacać 1 700 000 złotych. Gmina funkcjonuje normalnie, nie mamy żadnego sygnału. Wszystkie wskaźniki, które mówią o funkcjonowaniu gminy w kontekście finansowym, są utrzymywane. Jestem o to spokojny. Sytuacja pod kontrolą. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, bodajże geotermia, tak? Tak. W jesienią zeszłego roku, a w lecie Rada Miasta podjęła decyzję, tak, wykonywać proszę projekt, bo zapytałem o to Radę, czy chcemy, proszę Państwa, na terenie naszego miasta mieć odwiert geotermalny. Tak, składamy wniosek. I tak też się stało. Projekt odwiertu technicznego, wniosek został złożony w listopadzie w zeszłym roku. I mimo naszych usilnych starań, proces oceny tego wniosku i nie tylko tego trwa. Zostało złożonych 33 wnioski w tym terminie. 17 wniosków zostało dalej zakwalifikowanych do procedowania i do zaopiniowania przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Właśnie wnioski do Narodowego były kierowane, a później do Ministerstwa Ochrony Środowiska. I tam ten wniosek nadal, proszę Państwa, jest oceniany. W pierwszej fazie został oceniany jako bardzo dobry wniosek. Nie mamy żadnych uzupełnień, jest po prostu dobry. Odwiert techniczny i wniosek na 2700 metrów. Uzyskujemy około 70-76 stopni Celsjusza. Zasolenie od 100 do 120 mg na litr. Co do wydajności zasolenia, proszę Państwa, to dopiero dowiemy się konkretnie wtedy, kiedy będzie wiercenie i będą konkretne badania robione. Ministerstwo zażyczyło sobie, jak ostatnio dowiedziałem się w rozmowie z dyrektorem Mazurowskim, tak się nazywa, zażyczyło sobie jeszcze jednej ekspertyzy dotyczącej ujęcia nie tylko naszego propozycji, ale również i Łódź wystąpiła o odwiert, Aleksandrów, Poddębice. Muszą zbadać, na ile te wszystkie odwierty wpłyną na politykę geotermalną w tej nietce łódzkiej, jeżeli chodzi o tą żyłę ciepła. No cóż, zapytałem tylko, ile to będzie trwało jeszcze. Panie dyrektorze, usłyszałem odpowiedź od 2 do 3 miesięcy i musimy po prostu czekać. To nie jest, ja każdego tygodnia pytam moje służby, czy mamy coś, sprawdzamy od czasu do czasu, dzwonimy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i słyszymy, proszę czekać, wniosek jest w trakcie oceny. Nie wiem, pytanie drugie, nie wiem na jakiej stacji, Polskie Radio, tak? Program Trzeci Polskiego Radia, ale proszę Państwa, rozmawiałem i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i z Ministerstwem Ochrony Środowiska. Nie ma przyczyny takiej, która by mówiła, że wydzierżawienie sieci jest przeciwdziałaniem, jeżeli chodzi o odwiert geotermalny. Dużą właśnie, a jeżeli dzierżawa nawet, proszę Państwa, o której mówiłem, 20 lat. To pan powiedział 20 lat. Ja powiedziałem, że no to źle pan to zrozumiał. Ja powiedziałem do 20 lat. Wiem, że to jest pytanie, które pan zawsze będzie mi zadawał, a ja to dementuję i mówię, że to jest kłamstwo. Nigdy nie powiedziałem. Nie będę w tym momencie mówił na ile lat, bo to może być na 5, nie wiem ile. A po co w ogóle chcemy powiedzieć, że na 5 tego nie będzie dalej? Wie pan po co to? Oczywiście wydzierżawienie, tak jak powiedziałem Państwu, to nie jest pozbycie się własności. Proszę mnie tu nie próbować z tego powodu obciążać, tak jak to na banerach się pojawiło, panie burmistrzu, nie dla geotermii, bo coś tam. To, tak jak na ostatniej sesji powiedziałem, to jest kłamstwo, to nieprawda. Natomiast dlaczego chciałbym wydzierżawić sieć do momentu nawet, kiedy odwiert geotermalny zrobimy? W blokowisku, proszę Państwa, na ulicy Zgierskiej i Sucharskiego mieszka ponad 4000 osób. Gdyby można było wydzierżawić sieć na dobrych warunkach, nie pozbywając się, gdzie nadal gmina byłaby właścicielem, powtarzam, nadal jesteśmy właścicielem. I wydzierżawienie tej sieci, proszę Państwa,
w Eoli, spowodowałoby to, że cena z płotu na gospodarce, w gospodarce komunalnej 76 zł byłaby dalej przesłana do odbiorców indywidualnych, czyli 56 zł, nie 74 tak jak teraz. Nie muszę Państwu powiedzieć, jakie byłoby zapytanie i odpowiedź, gdybyśmy mieszkańców osiedla Zgierska, prawa, lewa strona i Sucharskiego zapewnili. Tak, oni chcą obniżenia ceny ciepła. A to przepraszam, a to co wam ta firma by dokładała do interesu? No nie rozumiem. To jest, proszę Państwa, duży system. No nie, no, wie Pan, proszę Pana. W tym momencie to wygląda trochę tak, że na płocie komunalki kończy się... Czyli komunalka dobrze na tym zarabia, tak to wygląda. Nie, proszę Państwa, gospodarka... dalej przesyłając to ciepło, są na nim straty, są na nim różne jeszcze inne sytuacje, które powodują, że ta cena wzrasta o te 20 zł u odbiorcy głównego, jakim jest Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, bo w spółdzielni troszeczkę jest tam jeszcze poniżej 70 zł. Proszę Państwa, szczegóły są domawiane. To jest bardzo poważna dyskusja, którą trzeba, jeżeli już zakończyć, to sukcesem i dobrymi zapisami dla gminy. Proszę, rozumiem, że Państwo się martwicie, jak to będzie, ale nie podejmiemy żadnego kroku, który byłby niekorzystny dla naszej gminy, czy dla naszego przedsiębiorstwa komunalnego. Oczywiście niektórzy, no nie wiem, czy znalazłby się taki mieszkaniec z naszego miasta w Blokowicku, który powiedział, że on nie chce płacić o 20 zł mniej za ciepło. Ale na to pewno jest dziwne, panie burmistrzu, no bo co, ktoś od nas wydzierżawi, to nagle nam zacznie dokładać? Proszę Państwa, to są pytania, które powinniście zadać w Eoli. Cena w Łodzi, proszę Państwa, jest nie również... Nie negocjujemy, nie mamy dostępu. Cena w Łodzi jest również 56, proszę Państwa, i tam w Eoli to wszystko pokryła. To u nas też będzie 90 za 2 lata, za 3. Jaką mamy gwarancję, o 90, jak Pan wydzierżawi na 19 lat się pociągnie, że ta cena... To Pan uważa, dementuje, to jest Pana wywód, jeżeli chodzi o długość wydzierżawienia. Nie zgadzam się z Panem wypowiedzią. Zrównoważony rozwój, że do 20 lat Pan... jak gdyby, to jest Pana tylko i wyłącznie... Mam to na piśmie jutro dostępnie. No. Proszę bardzo, może Pan, ale to jest do 20 lat. Pan wykorzystuje tę sytuację, żeby deprecjonować działania samorządu w kierunku obniżenia ceny ciepła. Być może Pan jako radny opozycyjny nie chce sukcesu samorządu. To powiem Panu wprost, bo to tak wygląda. Tylko, że Pan tutaj foruje swoją opcję ogólnie tego całego interesu, krótko mówiąc. Pan mi zarzuca kłamstwo naszemu stowarzyszeniu. Niech Pan się spyta Zgierza, dlaczego nie złożyli wniosku o geotermię, ponieważ właścicielem ciepłociągów była prywatna firma. Dopiero teraz PG odkupiło i może wystartują odwet. Więc i jaki z tego wniosek dla Pan ma swoje źródła w Narodowym Funduszu, ja mam swoje, więc między innymi dlatego nie dostaliśmy chyba może teraz pieniędzy, ponieważ Pan rozważa dzierżawę na 20 lat w firmie francuskiej, która będzie tutaj, wie Pan, no, bardziej z tego miasta pieniądze wyciągać, niż te pieniądze zostaną w rękach tutaj mieszkańców i przedsiębiorców. Nie zgadzam się z Pana wypowiedzią, to jest daleko idąca, niesprawiedliwa ocena sytuacji, która ma w mieście. Ja Państwa zapewniam, że nie zrobię absolutnie żadnego kroku, który nie będzie zgodny z interesem naszego miasta. Spotkaliśmy się, proszę Państwa, mieszkańcy okręgu 11 i 12. No właśnie. Pan radny Michał Paśnicki, pan nie. Pan, proszę mi dać skończyć. Mogę skończyć? Pan radny Michał Paśnicki zgodnie ze statutem powinien robić raz w roku spotkanie z mieszkańcami, a tego nie robi. Michał, zrób spotkanie, ale w zeszłym roku robisz spotkanie z mieszkańcami? No to, ale słuchaj, no to zrób spotkanie z mieszkańcami, a nie przychodzisz. Tu są mieszkańcy również okręgu 11-12. Jesteś oczywiście Kuba. I tutaj są problemy nasze. Zrób spotkanie i będziesz wtedy mógł rozmawiać na temat Eoli do... Zrób spotkanie, tylko będzie o ciepłowni. No nie, ale jeżeli jest... No ale nie dajmy się zdominować ciepłowni. Ale chcemy porozmawiać o naszych sprawach. Tak, dokładnie. Czy też... Nie. Panie burmistrzu, na moje ostatnie pytanie. Panie burmistrzu, ja myślę. Posłyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie prawda, że jakieś tam podwyżki się szykują. Wody, kanalizacji i tak dalej. Czy to jest prawda? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nieprawda... A czy ja mogę najpierw o selektywnym funkcjonowaniu, bo to dotyczy ceny śmieci w mieście. No właśnie. To jest ważne pytanie, które w wasze okręgi jest.
obejmuje, tak? Bo nie mieszkacie w blokach, tylko w domkach. Ale ja mieszkam w blokach, no o co chodzi? No, ale się pan panowie, nie dajmy się zwariować. Bardzo proszę. Nie, bardzo proszę. Patrzę jako opozycyjny, coś tam, nie wiem. Zadałem pytanie, panie burmistrzu, co z tą wodą, czy to jest prawda, czy nie prawda? Jeżeli tego nie to... Dobrze, proszę bardzo. Proszę państwa, obecnie przedsiębiorstwo komunalne pracuje nad taryfą na wodę. Do 20 października ta taryfa zostanie złożona do Urzędu Miasta. Będziemy ją oceniać. Jeżeli pan mówi o podwyższe ceny wody, to chciałbym się w tym momencie wstrzymać z odpowiedzią, żeby nie być posądzonym o gołosłowne wypowiedzi. Pracujemy nad tym, aby to, co nas spotkało, czyli oddanie stacji uzdatniania wody, a to nastąpiło 2 tygodnie temu, tak było otwarte, państwo o tym zapewne wiecie, stacja uzdatniania wody kosztowała ponad 9 milionów złotych. 2 miliony to środki własne przedsiębiorstwa komunalnego, a ponad 6 milionów to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pożyczkę trzeba spłacać. Kiedy się buduje, proszę państwa, nowy obiekt, powstają środki trwałe, a od nich zgodnie z ustawą księgowości trzeba naliczać amortyzację. Jak to wpływa na cenę? Taryfa to oceny, proszę państwa. To jest jeden kierunek. Natomiast drugi, jeżeli chodzi o ścieki, prowadzimy bardzo poważne rozmowy wspólnie z Pawianicami, bo Pawianice również zrzucają ścieki do grupowej oczyszczalni ścieków. Pracujemy nad pewnymi zapisami porozumienia międzygminnego pomiędzy Konstantynowem a Łodzią, bo porozumienie pomiędzy gminami dotyczy założeń ogólnych, a szczegółowo to już umowa pomiędzy grupową oczyszczalnią ścieków a przedsiębiorstwem komunalnym. Pracujemy nad tym, żeby doprowadzić do takich zapisów, które pozwolą na obniżenie ceny ścieków w naszym mieście. I tyle mogę powiedzieć, nic nie wchodzę w szczegóły, bo to jeszcze trwają rozmowy. Mamy naprawdę drogą. Można by się zastanowić nad tym, najdroższa woda. Nie opłaca tą wodę. Nasza woda, cena wody jest tańsza dla odbiorców indywidualnych niż w Łodzi, więc no oczywiście można porównywać, w niektórych gminach jest więcej lub mniej za ścieki i tak dalej. To jest, proszę państwa, system bardzo trudny do wytłumaczenia, bo jeżeli chodzi na przykład o inwestowanie w kanalizację. To jest bardzo ważne, prawda? Dążymy do tego, żeby w mieście kanalizacja była no, we wszystkich obszarach. Ale budując ją i korzystając, proszę państwa, ze środków unijnych, również powstaje to, o czym powiedziałem. I środki, które otrzymaliśmy, proszę państwa, za które wybudowaliśmy kanalizację, w miastach, które tak się zdecydowały poprzez swoje firmy, niestety cena wzrasta, bo powstają nowe środki i amortyzacja to jest nie do pominięcia. Tutaj w tych gminach, Sieradz na przykład też, czy nie chcę teraz z głowy mówić, ale inne gminy, które korzystały ze środków unijnych, tak, ucieka i zadowolenie, że zwiększyliśmy ilość kanalizacji, ale to wpływa na cenę ścieków. Tak to jest, proszę państwa, skonstruowane, że czasami środki unijne powodują, że musimy podejść do tego w sposób odpowiedzialny zgodnie z przepisami, a to powoduje wzrost. Także poczekajmy jeszcze, pracujemy nad tym. Panie burmistrzu, rozmawiamy się od pani, tak? Można jeszcze o sposób w temacie tej wody. Wykonaliśmy audyt komunalki, jeszcze komunalka audyt komunalki, który wykazał, że na przesyle wody tracimy 26%. Czyli krótko mówiąc, 1/4 wody gdzieś nam znika. Pytanie, co pan jako no, główna władza w komunalce z tym tematem zrobił i no, jakie zadania w tym zakresie pan zlecił, żeby tą stratę na takim wysokim poziomie no, zlikwidować, która też między innymi powoduje, że ta cena tej wody jest tak wysoka. Tutaj akurat nie, bo strata na przesyle w bardzo minimalnym stopniu wpływa na cenę wody. Niech pan to prześledzi dokładnie, ja nie będę tutaj wywodu robił technicznego. Natomiast skąd te straty, proszę państwa?
No cóż, budujemy nowe wodociągi, ale wielokrotnie są one w wykonaniu lat minionych. Infiltracja to jest zjawisko, które trwa. Kilka lat wcześniej robiliśmy w niektórych kanałach kamerowanie i odkryliśmy miejsca newralgiczne. Nie ma ich dużo w naszym układzie, proszę Państwa. Ale no cóż, nieszczelność kanałów jest związana z procesem również starzenia się. Tutaj musimy sukcesywnie myśleć o tym, monitorować, badać i wymieniać odcinki, które spowodują, że straty i ubytki na przesyle będą mniejsze. Wyremontowaliśmy, proszę Państwa, teraz stację łódzenia w Kuzdach Nawowie. Mamy naprawdę z prawdziwego zdarzenia z XXI wieku bardzo, bardzo piękną, ekologiczną, która wydobywa bardzo dobrą, czystą wodę. Myślimy nawet, bo jesteśmy w trakcie rozważań o butelkowaniu tej wody. Nie uzdatniamy ją żadnym chlorem, tylko w sposób naturalny napowietrzamy przez naturalne złoża. Po prostu mamy dobrą wodę. Przyszedł czas teraz, proszę Państwa, na wodociągi, na trzecią fazę uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, nad którą pracujemy, bo jest jeszcze szereg obszarów w naszym mieście, których nie ma, czy wodociągów, czy kanalizacja powinny już być. Żeby nie wymieniać ich, proszę Państwa, osiedle Klonowa, Południe, okolice Bema, Moniuszki, Józefów nie ma wody, czy nawet w centrum jeszcze w niektórych przypadkach nie ma wody i kanalizacji. Ale trzecia faza uporządkowania tejże gospodarki wodno-ściekowej myślę, że doprowadzi do minimalnego już tego zjawiska. Natomiast żeby się pozbyć strat, o których Pan mówił, to trzeba cały czas monitorować i tak będziemy to wykonywać. Na ostatniej Radzie Rady Nadzorczej była również mowa na ten temat, jeżeli chodzi o to, co w następnej kolejności po stacji uzdatniania wody gospodarka komunalna powinna wykonywać, żeby poprawić jakość naszego życia, czy też ceny spowodować, aby były bardziej przyjazne niż te, które obecnie są. Czy ja mogę? Proszę bardzo, proszę. Ja zostałam upoważniona przez moich sąsiadów do zadania takiego pytania panu komendantowi i teraz pytam nie jako radna, a jako przedstawiciel swojej ulicy 8 marca. Otóż nasza ulica, jak Państwo wszyscy zapewne wiecie, stanowi swego rodzaju obwodnicę naszego miasta. I zapewniam Państwa, że jest bardzo mocno uczęszczana przez pojazdy mechaniczne. Osobiście rano, wyjeżdżając do pracy, mam problemy z wyjazdem z garażu. Nie da się wyjechać, bo samochody praktycznie jeżdżą non-stop. I wczoraj, kiedy rozmawiałam z kilkoma osobami odnośnie dzisiejszego spotkania, no, które odmówiły mi przyjścia, ale poprosiły, abym spytała pana komendanta, czy istnieje możliwość, nie wiem, zwiększenia patroli ruchu drogowego, bo wiemy, że policja, drogówka kolokwialnie mówiąc, często jest w naszym mieście, czy nie można byłoby spowodować, żeby częściej pojawiali się na tej ulicy, ulicy 8 Marca, bo zapewniam Pana, że pomimo tego, iż są dwa progi zwalniające, trzy, to mimo wszystko między progami często dochodzi do takiej szybkości tych pojazdów, że jestem sama zdziwiona, jak to jest możliwe. Rodzice mieszkający po stronie zachodniej 8 marca mają pewne obawy, czy dzieci uczęszczające do klas drugich, trzecich, które chcą już same chodzić do szkoły, mogą ich aby puścić, bo boją się, że nawet przechodząc przez ulicę na chodnik, a jak wiecie Państwo, mamy chodnik tylko po jednej stronie, czy nie dojdzie po prostu do nieszczęścia. Także mój apel tutaj w imieniu moich sąsiadów, moich mieszkańców tej ulicy, aby był zwiększony, że tak powiem, zwiększona kontrola policji ruchu drogowego na tej ulicy. Czy jest to możliwe?
Jak Państwu powiedziałem wcześniej, ja jako komendant Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim nie posiadam w swojej strukturze Wydziału Ruchu Drogowego i policjantów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego, tym bardziej pod kątem prędkości. Także jedyne, co mogę zrobić, wystąpię do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Pobianicach, aby objął ten odcinek nadzorem i ewentualnie zweryfikował to, o czym Pani mówi. Niestety będę miał do Pani złą informację, bo skoro dziś już nie może Pani wyjechać, gdy ustawimy patrol, ruch zwolni, tym bardziej nie będzie można wyjechać. Także jeżeli o ten zarzut chodzi, to jedno wyklucza drugie. Ja powiem uczciwie, że z tego, co jeżdżę po mieście, zauważyłem, że właśnie poprzez ustawienie progów na ulicy 8 Marca mimo wszystko ruch zmniejszył się. Taka jest moja ocena. Panie Marku, czy taka jest, czy jest prawda? Nie do końca. No właśnie. Ja powiem szczerze, że w rozmowie z mieszkańcami bardzo często, gdy rozmawiam, słyszę, że rezygnują z 8 Marca na rzecz Daszyńskiego. Nie zdziwiłbym się, gdyby na ulicy Daszyńskiego właśnie mieszkańcy zauważyli wzmożony ruch. Bo z tego, co słyszę, obwodnica, jeżeli chodzi o centrum miasta, od ulicy Lutomierskiej do ulicy Zgierskiej, to biegnie poprzez Plac Wolności, ulicę Sadową, Daszyńskiego i Narutowicza, gdzie ustawienie świateł na skrzyżowaniu Narutowicza z Gierska wpłynęło na to, że można łatwo wyjechać na drogę krajową i ominąć właśnie centrum. Także dodatkowo z tego, co rozmawiałem z mieszkańcami, którzy do mnie przychodzą, ustaliłem, że właśnie ustawienie progów na ciągu komunikacyjnym drogi powiatowej, to jest ulica Niesięcin i ulica Klonowa, tym bardziej przerzuciły ruch właśnie w kierunku ulicy Narutowicza i Daszyńskiego. Jeśli rzeczywiście jest to, jak Pani mówi, ja tak jak obiecałem, skieruję pismo do naczelnika ruchu drogowego i zweryfikujemy tą informację, nie mówi. To znowu spowolni ruch i mimo wszystko dla mieszkańców może być udrożnienie. Tak jak mówię, deklaruję, pismo skieruję, zaobserwujemy, udzielę odpowiedzi Pani. Bardzo proszę. Dziękuję. Pytanie. Bardzo proszę. Pan na ciebie poprosił o odpowiedź na pytanie na czas selektywnego punktu zbiórki szumki dwójki odpadów, tak? Panie Burmistrzu. Odpowiadałem na ten temat już na kilku komisjach i sesjach i tutaj też powtórzę dla tych Państwa, którzy może nie śledzili tej wypowiedzi. Jesteśmy nadal w trakcie, tak jak Pan powiedział, to już trwa z półtora roku, w trakcie kompletowania dokumentacji dotyczącej tego punktu selektywnej zbiórki. Wydawałoby się, że nic prostszego niż zaprojektować punkt zbiórki, który ma powierzchnię, nie wiem, może z 700 metrów kwadratowych, jeden wjazd, utwardzony teren dla zawracania samochodów, śmieciarek i nie tylko, i samochodów osób, które będą tam przywoziły odpady, ileś kontenerów przystosowanych do tego, żeby odbierać odpowiedniej frakcji odpadów. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Dla takiego punktu trzeba uzyskać decyzję środowiskową, czyli przejść całą procedurę związaną z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Trzeba do tego tematu zrobić raport. Ten raport jest opiniowany przez Sanepid i tak dalej, przez wszystkie służby. W tej chwili ten proces włączył się jeszcze, kolokwialnie mówiąc, strażak, w cudzysłowie. Czyli Państwowa Straż Pożarna wniosła swoje uwagi, że dla tego typu obiektów, które nie są kubaturowe, musi być również odpowiednie zapewnienie ilości wody do celów przeciwpożarowych. Wystąpiliśmy odstępstwo od przepisów do wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Takie warunki od wojewódzkiego komendanta uzyskaliśmy i teraz pod kątem tych warunków modyfikujemy nasz projekt. Myślę, że do końca tego roku powinniśmy już mieć ten projekt gotowy i uzyskać pozwolenie na budowę. Myślę, że jesteśmy już na końcu tej drogi, ponieważ wszystkie po drodze wymagane dokumenty powinniśmy już mieć w tej chwili gotowe i zatwierdzone i prawomocne. Jestem mieszkańcem ulicy Naszyńskiego i chciałem się spytać, czy w sobotę pracuje policja i straż miejska, bo chodzi mi o parkowanie samochodów w godzinach porannych w sobotę. Do 12. Tak, do 12, żeby mogła policja i straż miejska się zainteresować tym problemem, bo nie można dojechać do domu w związku z istniejącym ryneczkiem tak zwanym, prawda? Samochody są parkowane na trawnikach, na tych połamanych chodnikach i tak dalej.
Też taka prośba, żeby Straż Miejska i Policja tematem się zainteresowała. Tam jest w zasadzie jednokierunkowa powinna być wtedy, bo już po dwóch stronach parkowane są wtedy samochody i mieści się jeden samochód, który nie da rady wyminąć. No i może jeszcze jedna prośba, jeżeli na 8 marca są zwalniacze na drodze, to dlaczego na Daszyńskiego nie ma zwalniaczy, mimo że Daszyńskiego jest bliżej szkoły? Zostawimy z wami na prawie. Nie. Wszędzie, drogi, całe miasto zostawimy. Apel do pana komendanta. Nie można już jeździć. Ale bardzo proszę. Nie, to jest chore, jest. Apel do pana komendanta w sprawie złożonego większego zaangażowania, jeżeli chodzi o parkowanie, do komendanta Straży Naszej Miejskiej. Pana by na pewno przyjmiecie i poprawimy. Aczkolwiek, proszę państwa, muszę powiedzieć, że może sytuacja się nieco poprawi, jeżeli w tym nowym projekcie, o którym państwu mówiłem, tam będzie o kilkadziesiąt więcej miejsc parkingowych na Sucharskiego. Po to zrobiliśmy, bo widzimy, co się dzieje. Będzie ograniczone targowisko, nie będzie na Sadowej tej odnogi, prawda, bo to jest męczące. To źle to wygląda przede wszystkim i nie w tym rzecz, żeby całe miasto nagle stało się terenem targowiska, tylko wydzielona jego część. Niech to będzie takie małe, jak czasami nazywam, cacuszko w mieście, które dobrze funkcjonuje. Być może tą modernizację, którą mówimy, również i przy wzmożonej tutaj pomocy straży i policji, doczekamy się takiego stanu, który byłby dla państwa jak najmniej uciążliwy. Ja sobie zdaję sprawę, bo no, przecież też korzystam, często jeżdżę, jest problem, żeby zaparkować, a niektórzy robią to w sposób nieprawidłowy. Także przyjmuję ten temat do dalszego rozważania, aby państwu wyeliminować maksymalnie to zjawisko. To tyle mogę powiedzieć na pytanie. Pan z końca, proszę was. Ja z dwoma pytaniami, tak? Pierwsze to w okręgu pana Radka i pani Agnieszka, wielu rodziców dzieci, którzy trenują w Kozłowskiej Akademii Sportu i korzystając z obecności państwa radnych i pana burmistrza i zastępcy, ja chciałbym tylko odpowiedzieć tak lub nie na pytanie, czy pomożecie państwo odnośnie hali na stadionie lub w szkole podstawowej numer 5? Bo chodzi konkretnie o halę o dużym wymiarze i to jest pierwsze pytanie. I drugie, takie może troszeczkę ogólne. Dlaczego skutki wichury sierpniowej usuwanie ich trwało tak długo? Bo nawet do tej pory według mnie niektóre rzeczy nie są naprawione i posprzątane. Chociażby kwestia stawów, gdzie tam widać jest zagrodzone taśmą i nic nie jest zrobione od półtora miesiąca. Kuba, o co chodzi z tą falą? Powiedz coś więcej. No chodzi o to, że no, nie ma terminów podobno dla nas, gdzie my zaproponowaliśmy pewne rozwiązanie. No nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły, no bo tutaj wiadomo, no, nie ma czasu za bardzo na to. Tylko no, chciałbym, żeby się państwo nad tym pochylili, bo sezon zimowy już za pasem, a temat jest znany od roku, jeśli chodzi o... Temat mi jest znany, proszę państwa, bo już wcześniej pan prezes Dariusz Selmasiak rozmawiał na ten temat, była korespondencja i burzliwa dyskusja. Otóż Konstantynowska Akademia Sportu pojawiło się to stowarzyszenie jako nowa instytucja, która chce prowadzić zajęcia sportowe z dziećmi. Dobrze, ale do tej pory obłożenie hali sportowej, bo o piątkę głównie chodziło, było takie, że dziewczęta z lidera jakoś tam miały też godziny poukładane. Teraz trzeba się domówić, nie bardziej między państwem a burmistrzem, bo ja nie rządzę, znaczy nie wykonawczej części swojego zawodu jako samorządowy nie czynię na zasadzie tak ma być i koniec. Trzeba się domówić, trzeba się spotkać 5-10 razy, przekonać do swojej racji i dopracować takiego rozwiązania, które będzie zgodne i z którego wszyscy będziemy się cieszyć. I te kluby, które już trenowały i KAS, który wchodzi jako nowa instytucja i ku naszemu zadowoleniu, bo czynicie państwo bardzo dobrą robotę i mogę tu was pochwalić, bo widać jak trenujecie, jak pracujecie nad dziećmi, a cóż nie lepszego jak dobra kondycja fizyczna naszych dzieci, to się przekłada później na życie dorosłe i naukę i w ogóle wszystko. Także oczywiście zajmiemy się tym tematem jak najbardziej. Jestem do dyspozycji, tylko pamiętajmy, trzeba rozmawiać. Nie wystarczy kliknąć na Facebooku jakąś informację, a później dopiero zastanawiać się, co ona wniosła do rozmów,
celu rozwiązania naszego wspólnego problemu. Zachęcam do takiego postrzegania spraw. Druga strona nie chce rozmawiać, panie burmistrzu. No, ile razy możemy się prosić, żeby IKKSW Włókniarz się z nami próbował dogadać na salę. Sala jest dostępna dzieciakom od 16 do 20, to jest do soboty bardzo dużo godzin. Ja słyszę, że państwo macie problem w komunikacji ze sobą, zatem ja mogę zapewnić, to zrobimy spotkanie, poproszę państwa wszystkich na spotkanie i wspólnie porozmawiamy przy stole, bo nie ma takiego tematu, którego nie można by rozwiązać na zasadzie rozmowy, normalnej rozmowy na argumenty. Zapewniam pana, panie prezesie, że to zrobię. Teraz tak, jestem zadziwiony, muszę pan powiedzieć, pana drugim pytaniem. Otóż wichura, która nawiedziła nasze miasto 10 sierpnia, to widziałem niesamowite zaangażowanie wśród naszej firmy komunalnej, ochotniczych strażach pożarnych i inne służby, osoby prywatne, które miały sprzęt, podnośniki. To była naprawdę bardzo dobrze zorganizowana akcja. Sprawa pomocy księdzu, bo przecież kilkadziesiąt, ponad 40 drzew zwalonych na cmentarzu i usunięcie jak najszybsze. Najpierw chodziło o zabezpieczenie bezpieczeństwa, czyli to, co zagrażało ruchowi, pieszemu i przejezdności. Wie pan, mówi pan na stawie, że tam coś jeszcze wisi, tak? Zagraża to bezpieczeństwu, jest ogrodzone. Tak? No nie wiem, czy to drzewo zwalone, czy wichura spowodowała. Tak. Bardzo dziękuję panu za sygnał. Zaraz z samego rana zajmę się tym tematem, bo chodzi o Centrum Sportu i Rekreacji nad Stawami. Tak? Bardzo dziękuję panu za sygnał, zajmę się tym. Skoro jestem właśnie, czy państwo macie jeszcze jakieś zapytania? Nie mnie kończyć to dzisiejsze spotkanie, a pani Jelu, oddaję pani głos. Proszę państwa, zachęcam do oddawania swoich głosów w budżecie obywatelskim. Zostały złożone 24 projekty. Wprawdzie nie jestem członkiem komisji i nie chcę się wypowiadać o szczegółach, niemniej jednak możecie państwo znaleźć wszelkie informacje na stronie BIP-u Konstantynowa Łódzkiego. Mam nadzieję, że skorzystacie państwo z możliwości oddania swojego głosu i dokonania wyboru własnego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję państwu za to, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenia, że chcieliście pofatygować się i poświęcić trochę swojego czasu. Bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z dyżurów radnych. Ja osobiście mam praktycznie co tydzień taki dyżur we wtorki w Urzędzie Miasta Konstantynowa od godziny 16 do 17. Ponadto w pierwszy i ostatni piątek miesiąca pełnię dyżur swój zawodowy jako powiatowy rzecznik konsumentów i również służę pomocą naszym mieszkańcom nie tylko w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale również jestem po to, żeby pomagać właśnie wysłuchiwać państwa problemów i w miarę swoich możliwości im sprostać. Dziękuję za przybycie panu komendantowi Straży Miejskiej i Policji, panu przewodniczącemu, panu burmistrzom, że przybyli, bo nie umiałabym pewnie odpowiedzieć na część pytań zadanych. Dziękuję mediom i mam nadzieję, że w momencie, kiedy będą jakieś problemy, to ja osobiście zachęcam do skorzystania z naszej pomocy. Ze swojej strony obiecuję pomoc państwu z ulicy Kaczeńcowej. Zajmę się problemem, skontaktuję się z nadzorem budowlanym. Osobiście w piątek mam dyżur, więc pofatyguję się też i poproszę pana burmistrza, żebyśmy może poszli na wizję lokalną tej ulicy. Przepraszam, jak jeszcze będzie pani tam, to najlepiej iść do końca. Tam są cztery domy postawione i przy ostatnim domu to będzie pani widziała. On stoi tak, a idzie już tak. Czyli jest tyle podniesione. Tam na samym końcu będzie najlepiej widać. Niewątpliwie problem jest, który trzeba rozwiązać. Dziękuję państwu serdecznie za przybycie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.